Popieram Grzegorza Brauna, bo widzę w nim obrońcę bezwarunkowego prawa do życia każdej istoty ludzkiej od poczęcia po naturalną śmierć. Drodzy słuchacze, mogę wam zapewnić, że ze wszystkich kandydatów, którzy kandydują w tym roku do wyborów prezydenckich, to jest jedyny kandydat, który ma katowicki punkt widzenia. To mogę z całą pewnością powiedzieć, jedyny. Reszta, nawet jeżeli katolikami się przyznaje, to wydaje mi się, że traktuje Kościół katolicki, raczej instytucje Kościoła katolickiego, jako przymierzęca na swoich partykularnych interesach. To jest idealny czas, żeby szerzej spojrzeć. Dla dobra Polski jest to doskonały czas. Bo naprawdę można śmiało spojrzeć szerzej, poza to, co nam proponuje się jako władze i co się proponuje jako opozycję, co się nam pokazuje w parlamencie, bo śmiem twierdzić, że na tym polega gra w dzisiejszym świecie, że parlamenty są doskonale wyreżyserowane, że potrafią wyeliminować na przedpolach, w wielu państwach, wyeliminować na przedpolach niekontrolowane partie. I najczęściej ci, którzy są pomilczani, to są skarby. Najczęściej ci, którzy są wyzywani rzeczywiście, jak już muszą, a nie wskazywani jako opozycja, tylko tak właśnie najchętniej, żeby nie byli zauważeni, to jest prawdziwa wojna. To są największe skarby, które my musimy zauważyć. Natomiast pan Grzegorz Braun ma wizję Polski katolickiej, a żaden z nich, żaden z pozostałych nie ma wizji Polski katolickiej. Co najwyżej wizję taką, że albo wizji trochę katolickiej, albo wizji, której Kościół katolicki będzie miał święty spokój, ale nie będzie odwojowania spraw w dziedzinie moralności, w dziedzinie wielu spraw publicznych, ze względu na funkcjonowanie państwa, nie będzie naprawionych po katolicku. Szukajmy szerzej. Proszę mi wybaczyć, bo powiem to, co mam w sercu. Dotarła do mnie w pewnym momencie wieść, że pan Grzegorz Braun się zdecydował. No taka dziwna radość w sercu mi wstąpiła, że aż się sam zdziwiłem i ci, co byli ze mną, to zauważyli. I myślę, że to jest myśl, że jest szansa przenieść dyskusję na trochę szersze pole, podjąć zagadnienia, które dla dobra Polski są konieczne. Jest to zupełnie bezpieczne podjęcie tematu. W postawie pana Grzegorza Brauna widzę jednoznaczność, wierność prawdzie, jasne rozróżnienie dobra i zła. Widzę odwagę i męstwo, widzę katolicyzm jednoznaczny, bez zakłamania, bez cynizmu, bez gry. Widzę w jego postawie pragnienie intronizacji Jezusa Chrystusa na króla Polski. Dlatego ci ludzie, którzy na wybory nie idą, są największą szansą, którzy mówili do tej pory, nie ma na kogo, żeby zwrócili uwagę na tych, których do tej pory nie było, którzy nie byli nawet politykami, kim jest pan Grzegorz. Tak jak i to, że on ma świadomość, że bez zaangażowania Matki Bożej, bez zaangażowania jej współpracowników przez wieki, czyli tych rzesz naszych świętych, przez zaangażowanie męczenników i tych wyklętych, i tych kresowych, i tych właśnie wszelkich w naszej ojczyźnie aż po lata 80., po takich jak ksiądz Niedziela, ksiądz Zych i tak dalej, też zupełnie pomijanych w mainstreamie przez polityków partii, że tak powiem, mainstreamowych. To jest to pole, które trzeba koniecznie ogarnąć, na które trzeba zwrócić uwagę. Ja po prostu do tego zachęcam. Nie mamy czasu na eksperymenty. W ciągu ostatnich kilku lat, powiedzmy, przeszedł bardzo długą drogę w swoim rozumieniu wiary katolickiej. Wszystko to, co robi, jest szczere. Dajmy szansę na ten głos ludzi, którzy mówią głębiej, szerzej, pełniej, odważniej, uczciwiej. Dajmy na to szansę. Także liczę na to, że łaska Boża pozwoli, żeby ten głos pana Grzegorza zabrzmiał, mimo że jest ignorowany, konsekwentnie pomijany, wiadomo dlaczego. A potem będzie majstersztyk jego oczerniania, przy którym oczernianie i likwidacja tej nominacji biskupa Wielgusa okaże się jeszcze przedszkolem. Także to nas czeka, ale Boża opatrzność prowadzi i w tym pokładam największą ufność. A my nie traćmy czasu. Różaniec codziennie, 5 tajemnic i pod Twoją obronę. Niech mowa Wasza będzie tak, nie, a co więcej jest od złego pochodzi.